Hej, hej, siemanko, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj mam dla was taką fajną bitwę. Ostatnio wyszło DLC nowe ze skawenami i tam z jaszczuroludźmi. No i oczywiście skaweni dosyć OP są. No ale czy do końca, to ciężko powiedzieć. Ja sobie trochę pograłem bitew multiplayerowych. I troszkę ciężko to stwierdzić, bo sporo osób tymi skawenami gra. No, ale zobaczmy sobie, co ja tu zrobiłem za armię i co zrobił przeciwnik. Śmieszne było to, że mieliśmy całkiem podobne pomysły. Ja poszedłem w trzy oddziały rusznic i dwa oddziały kulomiotów. Szczuro-ogry, pomiot chaosu, taki stopping power sobie wziąłem. Do walki w zwarciu piechotę, gdyby przeciwnik wziął dużo piechoty. Takiej lekkiej, którą ciężko by mi było też utłuc. Do tego szczuro-ogry sobie też wziąłem, gdyby właśnie taką piechotę musiał rąbać. No i mamy spacz rusznicę. Tak, dwa razy. Drużyna z kolomiotami. Spacz, różnice w sumie są trzy, tylko ta jedna jest ta specjalna. Drużyna z kolomiotami. Mam dwie, chyba, tak? Tak. Dobrze. No i to tak jak mówiłem, tu z tyłu jeszcze oddział czużych niewolników. Takie tam mięso zapchaj. Dziura. No i mamy Igit Szpon do tego. Dosyć mocny lore, sporo życia. Jest dosyć drogi, ale jak mu wyłączamy niepotrzebne czary, to tam koło 2000 możemy się zmieścić. Fajne to, że jest na. Można go wsadzić na koło zagłady. Tu mamy. Tak. Także robi się naprawdę z niego całkiem przyzwoity lord. Ma obrażenie od ostrzału, siłę broni ma trochę małą, no ale może by to fajny jakiś pojedynek zrobić. No, co wziął przeciwnik? Tak jak przypuszczałem, że martwiłem się, że przeciwnik weźmie na przykład te działa z kawenów, z płacz błyskawic, czy jakoś tak chyba, czy katapulty i mi rozwali te moje jednostki strzelające, ale jak się potem okazało, wziął tak, drużyna z kulomiotami. No i tutaj są jeszcze dwie. Spacz różnicę, tak jak ja, wziął dwie. Czyli troszeczkę się tu zamieniliśmy. On wziął trzy drużyny z kulomiotami i dwie spacz różnice. Ma jeden oddział szczurogrów, tak jak ja. Szturmo szczury z halbardami, tu poszedł inaczej. Ma trzy tu na flance. Tu są szczurzy niewolnicy, klan bracia. Klan bracia, klan bracia, klan bracia z tarczami. Czyli widzicie, że oprócz tych trzech oddziałów z turmo szczurów z halabardami, całkiem podobna armia. Te szturmo szczury, dobra odpowiedź w sumie na ten pomiot piekielnej otchłani. No, tylko zobaczycie zaraz, co tutaj będzie, ale problemem jest na środku to. Ja tak się zastanawiałem, czy się ustawić po prawej stronie, czy po lewej stronie, i czy rozdzielać swoją armię. I stwierdziłem, że nie. Że będę próbował się ustawić tutaj na tym wzniesieniu i wykorzystać te swoje oddziały strzelające. Jak tu widzicie, przesuwam swoją armię, a przeciwnik, no jakoś niemrawo się rusza, ale widać, że rozdziela. Tu szturmoszczurze z tymi drużyną kulomiotów idą prawą flankę, a ja już tutaj sobie ostrzeliwuję właśnie tą drużynę z kolomiotami, żeby mieć ich z głowy. Przeciwnik odpowiada strzelcami wybiorowymi, ale co tutaj przeciwnik wziął na cel? No ja bym wziął te spaczusznice swoje, a tu przeciwnik wali w nichów zarazy. No i teraz właśnie tak, czy duża ilość szczurzych niewolników i klan bracia wystarczą na te moje cztery oddziały mnichów zarazy. No moim zdaniem mnisi zarazy to jest naprawdę niezła piechota, więc raczej nie. A jak jeszcze tutaj przeciwnik idzie sobie tak i daje się ostrzeliwać tym moją obrotówą, no to wygląda na to, że będzie dobrze. To już rozbite ta drużyna jedna, ale muszę się tu zająć jeszcze tymi strzelcami wyborowymi. No ale tu przeciwnik, widzicie, że trochę dziwnie się
tutaj kombinuję. No ja teraz tam z tyłu miałem te szczurogry, a stwierdziłem, że nie. Muszę tutaj wspomóc te pewnie tych swoich mnichów, bo tu jednostek wroga się trochę chyba zakalał, kupućkał kolega Hermann Göring. No i teraz patrzcie, co tutaj robią ci snajperzy z tymi szczurogrami, które lecą i by mi tu mogły tym mnichom zaraz zrobić naprawdę kuku. Już tu stróży niewolnicy pierwsi idą do piachu. No i proszę. Rozwalony oddział szczurogrów. Szczurogry minus duży... znaczy słaba dyscyplina. No i to jest problem z nimi. No i tutaj. Drużyna z kolomiotami. Przeciwnik tak samo jak ja tutaj rozbiłem mu ten oddział, to teraz rozbił mi jeden. Więc problem zaczyna się teraz z piechotą, nie? Właśnie widzimy, że przewaga duża przeciwnika. Ja co prawda wyrzynam niemiłosiernie tych szczurzych niewolników, no ale to o, klan bracia już dobiegają do mojej drużyny z kolomiotami, próbuję ją uratować. Rusza pomiot piekielnej otchłani, no i ten oddział zostanie totalnie rozwalony przez ten pomiot. Ale tutaj bokiem przeszli, no i do tej po to właśnie miałem z tyłu szczurzych niewolników. No i teraz mści się tutaj na koledze to, że musiał obłazić tą górę. Myślę, że jakby poszedł sobie tędy, to dużo lepiej by mu ten atak wyszedł. No i teraz ja tu sobie wziąłem na cel Quicka, który już tu do połowy obity jest przez tych snajperów. Jeszcze jeden ma sporo amunicji, nie wiem dlaczego on tak... No ale Quick zaraz padnie. No i tak naprawdę w tym momencie będzie po bitwie, bo niskie morale tutaj przeciwnika. No co prawda mamy tu jeszcze moszczury z harbadami, ale powiem szczerze, że w ogóle ich nie zauważyłem. Pięknie tutaj ci snajperzy nawalają. No i wjazd teraz naszego tutaj Opelorda. No i tak to wygląda. No szczury obite już z każdej strony. Jeszcze to jego kula błyskawicami. I tyle. Trzy oddziały szczury, widzicie, bez szans najmniejszych. Ci nawet chyba salwy nie oddali, bo się nie zdążyli ustawić. Wjechał tutaj Ikid w nich. No, w ogóle no, uciekają, więc... No, miazga totalna pod koniec. Także zemściło, znaczy ta góra, którą się martwiłem w trakcie tej bitwy, okazała się tutaj dla mnie bardzo pomocna. Nie wiem, po co tak obchodził, bardzo to... No ale przeciwnik też nie był wymagający. Pogramy jeszcze więcej tych bitew, zobaczymy, czy coś ciekawego się, jakieś fajne taktyki może się uda podpatrzeć. Także na pewno wam pokażę. No, i do usłyszenia i do zobaczenia na polu bitwy. Trzymajcie się.